Harvest Lab jest to urządzenie, laboratorium polowe można powiedzieć również, które mierzy w bliskiej podczerwieni zawartości materiałów odżywczych oraz skład kiszonek, frakcji zielonych, zbóż oraz gnojowicy. Może właśnie być użytkowany tak jak dzisiaj u klienta jesteśmy na sieczkarni, gdzie mierzymy zawartości substancji odżywczych w kiszonce. Może być użytkowany w nawozie asenizacyjnym oraz oczywiście musi być wóz asenizacyjny przygotowany pod Harvest Laba. Może być wykorzystywany na kombajnie zbożowym marki John Deere oraz stacjonarnie jako laboratorium polowe do mierzenia wilgotności zbóż, zawartości materiałów odżywczych oraz mierzenia kiszonek. Dzięki Harvest Labowi możemy na sieczkarni tutaj mierzyć zawartość suchej masy, białka, błonnika, cukrów w frakcji detergentowych oraz neutralnych detergentowych. Na tej podstawie możemy regulować podczas jazdy sieczkarnią długość cięcia oraz regulować na bieżąco na podstawie suchej masy również dozowanie zakiszacza. To jest to bardzo ważne, jeśli chodzi o oszczędności zakiszacza oraz wtedy poprawia się nam kiszenie samej kiszonki z kukurydzy w silosie. Harvest Lab na pewno jest bardzo przydatnym urządzeniem dla usługodawców, gdyż klientowi możemy sprzedawać wtedy produkt, który mierzy wszystkie zawartości materiałów odżywczych na bieżąco. Usługodawca może klientowi wysyłać raporty. Również usługodawca może przerzucać sobie Harvest Laba między kombajnem sieczkarnią oraz kombajnem zbożowym. Wtedy mamy zastosowanie w większym polu samego Harvest Laba. Dodatkowo na pewno duże gospodarstwa oraz średnie gospodarstwa również mogą korzystać z Harvest Laba, szczególnie te nastawione na produkcję zwierzęcą, ale także tylko roślinna, gdyż Harvest Lab mierzy w zbożach białko, wilgotność oraz skrobie oraz w roślinach oleistych, takie jak rzepak czy soja, mierzy również białko oraz olej, a także wilgotność. To dodatkowo podkreślić, podczas stosowania gnojowicy wozem asenizacyjnym możemy sobie mierzyć na bieżąco całkowity azot, całkowity fosfor oraz potas, a także NH4 oraz suchą masę dostarczaną na pole. Na przykładzie tych wszystkich wartości, które Harvest Lab mierzy, osiągamy wtedy pełną analizę danych, jaką gnojowicę oraz jaki materiał stosujemy na polu. Na podstawie tego możemy zmieniać sobie dawki dosowanej gnojowicy, a tak samo w przyszłości nawozów mineralnych, żeby dopełnić dawki na polu lub ograniczyć stosowanie dawek azotowych na polu. Poprzez analizę danych z Harvest Laba możemy tworzyć na gospodarstwach z bydłem czy z produkcją zwierzęcą możemy tworzyć lepsze mieszanki pasz, wiedząc jakie mamy dokładnie zawartości składników odżywczych w swoich silosach oraz na bieżąco przed dziennym mieszaniem tych pasz możemy sobie na bieżąco mierzyć zakiszone pasze, żeby mieć 100% pewność materiałów wartości odżywczych. Harvest Lab oferuje nam możliwość dozowania oraz tworzenia jeszcze dokładniejszych oraz bardziej intensywnych mieszanek paszowych dla zwierząt, co umożliwi nam lepsze przyrosty oraz jeszcze lepszą mleczność w gospodarstwie, co oczywiście poprawia naszą rentowność gospodarstwa. Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem Harvest Lab 3000, zapraszamy do kontaktu.